punkcie oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję bardzo, ale panem przewodniczącym został pan Mariusz Rośniewski, który zapozna państwa z chociaż tyle mogę być przewodniczącym. Szanowni państwo, Wysoka Rado. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, zostałem wybrany przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej. Jeśli państwo sobie życzycie, zapoznam państwa z regulaminem głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Więc musimy taki regulamin przyjąć. Nie wiem, państwo dostali w swoich materiałach, panie przewodniczący, wszyscy regulamin. Czy jest życzenie, aby przeczytać, czy... Tak. Jest życzenie, super. Rozdział pierwszy, przepisy ogólne. Głosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna, co już ma miejsce. Paragraf drugi. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna po stwierdzeniu przez przewodniczącego Rady, że projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy spełnia wymogi formalne. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Kleszczów. Paragraf trzeci. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne, dyskretne dokonanie skreślenia na karcie do głosowania. Paragraf czwarty. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby w skład Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf 5. Odwołanie przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Paragraf 6. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów oraz pytanie, czy jesteś za podjęciem uchwały w sprawie odwołania radnego Sławomira Ślugi z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Poniżej pytania w układzie pionowym wpisane są wyrazy tak, nie. Z prawej strony każdego wyrazu umieszczona jest kratka. Paragraf 7. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w kratce przy wyrazie tak, opowiadając się w ten sposób za odwołaniem przewodniczącego Rady lub w kratce przy wyrazie nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu przewodniczącego Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w kratce przy wyrazie tak, jak i w kratce przy wyrazie nie, nie postawi znaku X w kratce ani przy wyrazie tak, ani przy wyrazie nie, wypełni karty w sposób niezgodny z ustępem pierwszym, jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Przewodniczący Rady uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego odwołaniem opowiedziało się znaków X w kratce przy wyrazie tak więcej niż połowa radnych uczestniczących w głosowaniu z zastrzeżeniem paragrafu 5. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imię i nazwisko odwoływanego przewodniczącego Rady Gminy, liczbę głosów minimalną konieczną do ważnego odwołania przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 5 regulaminu, liczbę radnych, których wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania. Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych oddanych za odwołaniem przewodniczącego Rady. Liczbę głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu przewodniczącego Rady, a nadto stwierdza wynik głosowania, to znaczy czy za odwołaniem przewodniczącego Rady opowiedziała się wystarczająca ilość głosów, o której mowa w ustępie 1 punkt 3. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do regulaminu. Są uwagi do projektu regulaminu? Dziękuję. Proponuję przeprowadzić głosowanie w kwestii przyjęcia, w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów.
Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przepraszam. Bardzo się, przewodniczący, tak? No. Nie, ale dobra, no. Kto z Państwa jest za przyjęciem regulaminu głosowania? To jest blokują mnie. Właśnie, dziękuję bardzo. Także myślę... Dobrze. Poproszę teraz... Szanowni Państwo, urna jest pusta. Tak. Po sprawdzeniu komisja zamyka urnę. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu pokazać... Odejdzie, tak, 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 oczywiście. Chciałbym Państwu pokazać karty do głosowania, które będą wydawane. Wspólnie z komisją zadecydowaliśmy w odległości około 3 metrów od urny. Karty do głosowania są bardzo prosto i przejrzyście sformułowane, tak jak w regulaminie jest napisane. Trzeba zaznaczyć w miejsce kwadrata jeden krzyżyk, wtedy głos jest ważny, tak? Jeśli będą dwa, jeśli będą poza przestrzenią wyznaczoną, wtedy karty będą nieważne. Czyli jeden krzyżyk w jednym kwadracie, głos i karta ważna. Głos ważny. Jeśli będzie poza lub będą dwa krzyżyki, wtedy głos jest nieważny. Czy ktoś z Państwa ma pytanie odnośnie głosowania? Mogę przeczytać pytanie, nie ma problemu. Czy jesteś za podjęciem uchwały w sprawie odwołania radnego Sławomira Ślugi z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczyc? To ja poproszę pierwszego radnego, pan Kamil Jarząbek. Mariusz Wojciechowski.
Nowoczesna Agnieszka. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, czy ja mogę zabrać głos w tej sprawie? Szanowni Państwo, wszyscy radni skorzystali z możliwości głosowania. Wszystkie karty, zaraz się okaże, czy trafiły do urny. I teraz zapraszam Pana Przewodniczącego do prac w Komisji Skrutacyjnej. Komisji Skrutacyjnej, bo... Protokół mamy przyczynić. Chcesz drugi? Nie, ja mam. Dobrze. Coś musiał być. Zostało. Zobaczymy. Bo to może było jeszcze od czegoś innego. Gdyby to długo pisać, czy nie, to jeden. Ale też by mogło lepiej. To było Trzeba pana, nie
Karty wszystkie masz. A tam jest chwilą podjęcia. Zwołuje się? Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Mariusz Ożniotowski, członek Komisji Skrutacyjnej Kamil Jarząbek i Agnieszka Rutkowska. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych gminy Kleszczów obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15 osób. Głosowanie dotyczyło odwołania radnego Sławomira Śluby z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Minimalna liczba głosów do dokonania odwołania z funkcji przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 5 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 1. Liczba głosów ważnych 14. Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem przewodniczącego Rady 8. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu przewodniczącego Rady 6. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy radnego Sławomira Śluby uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 3 i w związku z tym stwierdza, że Rada Gminy Kleszczów podjęła uchwałę w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Na tym protokół zakończono i podpisano. Szanowni Państwo, przeczytam uchwałę. To nie ma już uchwały. To już jest uchwała. Jest, tylko się nie głosuje. Rady Gminy Kleszczów dnia 30 marca 2016 roku w sprawie odwołania radnego
z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów na podstawie artykułu 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów radny Sławomir Szuga został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie za dwa słowa. Odniosę się tutaj do radnych, którzy tutaj uzasadnili swój wniosek i powiem tak, że to uzasadnienie dla mnie to jest po prostu śmieszne. Z tego tytułu, że Pani Radnej przypomnę, że jak Pani mówiła o scaleniu, o zjednoczeniu Rady, to takie miejsca były i się odbyły, ale i tak nie przynosiły konkretnych rezultatów. Drugi wniosek, że który tutaj mówił Pan Radny, że scali Radę i przyspieszy wykonanie projektów uchwał, to myślę, że to jest wniosek śmieszny, bo my do tej pory wszyscy na sesjach, na komisjach staraliśmy się pytać Pana Kierownika, Pana Wójta, czy nawet wręcz dyskutowaliśmy o tym, żeby jakie są możliwości, żeby te uchwały, które były podejmowane, żeby były przyspieszone. Także myślę, że to nie jest żaden wniosek, a myślę, że ta decyzja to Panie Radny nie z całej Rady, a myślę, że ją podzieli i to w dosyć dużym stopniu Radę i być może pójdę dalej, że i mieszkańców. Także to dwa słowa odnośnie do tego uzasadnienia, a chciałbym oczywiście podziękować za wybór mojej osoby na przewodniczącego, za to, że mogłem przez ten okres czasu pracować z Wami tutaj jako przewodniczący, z wójtem, z Panią Skarbą, z wszystkimi kierownikami, pracownikami w urzędzie. Za to wszystko dziękuję i szczerze, co, bo ogłoszę 10 minut przerwy. Przewodniczący, ja również, przewodniczący, w imieniu wszystkich pracowników, kierowników urzędu, chciałbym również podziękować za dotychczasową współpracę. Nie chciałbym tu określać tego, jaka to była współpraca. Najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy pracowali na jeden cel, czy na dobro naszej gminy. Dziękuję bardzo. Może ja powiem za przewodniczący. Podziękuję Panu Radnemu za dotychczasowe przewodniczenie Radzie. Jak widać, nie była to praca łatwa, no i nie zawsze wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to proszę na 10 minut przerwy. Ostatnia decyzja.